jest na niebie. Wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z wszystkich stron do Ciebie. To jest taka droga. Podwinieś na nami. Chcemy właśnie tą drogą. Drogą uczciwości, drogą prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej zgrupowania Radosław. Żadna klęska nie stworzy śmiały, krwawy trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój. Poniesie wrogą gniew, po Wiśle, Wola i Mokotku, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał pożogów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy. Padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Odbiły dłuta młota kielni, stolico synu swoim sław. Że stoją wraz przy tobie wierni, na straży twych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Poległym chwała, wolność żywy, niech płynie w niebo dumny świat. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
oddamy krew, warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz swój, poniesie drogą gniew. Bo im więcej mamy lat, tym dostojniej pociszcie. Poszedł żołnierz na wojenkę, bo przez góry las.
wziął się po plecaku, miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może beznadziejnie kochasz i po nocach tęsknię szukasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, śpiewam dla ciebie, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Naprzód do boju, żołnierze, Polski podziemnej za broń. Boska potęga nas strzeże, woła do boju was dzwoń. Godzina powstrzyma. Panie i panowie, żołnierze, przyjaciele, stajemy tutaj z ogromną wdzięcznością i wspomnieniem pomnik Słowaków, którzy walczyli obok, przy boku naszych powstańców tu na tej ziemi. Walczyli i ginęli za ojczyznę, za Polskę, ale także i za ich naród, za Słowację. I wtedy budowano do pomiędzy braterstwo broni i ono przetrwało do dzisiaj. Ten pomnik jest nowy, ale Słowacy ogromnie są wdzięczni, że my w ten sposób tutaj czcimy tych bohaterów powstania warszawskiego. Tutaj 13 września, święto narodowe Słowaków, mniej więcej tyle, a nawet więcej zbiera się narodów. Wszyscy pracownicy ambasady słowackiej i przyjaciele. I tutaj wygłaszamy przemówienie, składamy wieńce. Także dzisiaj w poczuciu hołd, czci, wdzięczności złożymy wieńce, złożymy kwiaty. A najpierw serca prosimy o Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, dla Słowacji, dla nas tu zebranych i o Boże miłosierdzie, o to miejsce wielkie w domu Ojca naszego dla wszystkich, którzy tutaj polegli, a których wspominamy. Pośrednictwo nasza, pocieszycie się o nas. Synem, wypowiedz się
Baranku, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy go. Prezentuj broń. Na te sztandary, panie i panowie, przyjaciele. No widzisz, te sztandary tak ubogacają, tak wytyczają nasze myślenie, drogę naszych serc i naszych umysłów. Dla potrzeb sztandarowych ogromnie, ogromne brawa. Proszę jeszcze raz pokazać rodzinę. Tak, to sztandar? Tak, Słowak. I na drugą stronę też pokazać, bo to jest ciekawe, że i na tej drugiej stronie proszę jest ofer. I taki piękny standard kolorowy się prawda ślubem. No dziękujemy, że się wszyscy zdarzają w Patalei. Jakieś szczególne brawa, wyrazy wdzięczności dla młodzieży naszej. No gdyby was tutaj nie było, no byśmy, my byśmy jeszcze przyszli, nie? Ale jak wy idziecie takim żywym krokiem, to my też mamy więcej siły w sercach i w nogach. Dzięki dla Drużyny Karczewskiej, dla Drużyny Męskiej, dla Drużyny Karczewskiej, pozdrowienia dla woza duchowego ducha pana Tadeusza, który czuwa nad tym, żeby oni tu byli. Dziękujemy, mocne brawa. Jesteśmy wdzięczni panu Ryszardowi. Panu Ryszardowi przewodniczącemu, dlatego że on od kilku dni, ale od roku, bo dzisiaj siostra w zakrystii powiada, panie Ryszardzie, na rok trzeba zamawiać tę przeświętą, tak żeby wszystko było, prawda, jak to pięknie zorganizowane. Dla pana Ryszarda i całego zarządu środowiska Grupa Kryska wielkie dzięki. Młodzież, przygotować ręce. Oklaskujemy gorąco serdecznie weteranów. Ja nie ma tu wyraźnej granicy. Brawa dla naszych weteranów. Tu jest z nami nasz przełożony najwyższy, pan generał Szczypowicz. Oklaskujemy księdza. Dzięki serdeczne, czuwaj, tej Boże,
wracamy szczęśliwie do naszej domu. Dziękuję bardzo. Sztandary, salut! Przepraszam bardzo, ja jednak muszę trochę więcej na temat księdza kapelana. Ksiądz kapelan jest obecnie naszym kapelanem żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowania Kryska, czyli kontynuuje to, co rozpoczął ksiądz błogosławiony ksiądz Józef Stanek. Ksiądz Stanek był naszym kapelanem w czasie powstania, a ksiądz profesor Henryk Ketryński ciągnie tą jego ciężką robotę, bo rzeczywiście, bo tam bardzo, bardzo mocno współpracuje. I dlatego księdzu Ketryńskiemu naprawdę gorąco, gorąco dziękujemy wszystkim. I do nadzieję. No i dla chówców w Śródmieście, centrum Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, bo są dwa chówce, chówiec harcerek i chówiec harcerzy i chówiec mokotów, czyli dwa chówce, chówiec harcerek i chówiec harcerzy. Duże brawa dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. A kto się przestanie? Witamy serdecznie. No mam za ciebie. Osoba. No mam, proszę, ślicznie. Księże kapelanie, jak się ksiądz przygotuje duchowo. No i jutro. Panie dyrektorze, my jutro, a to dobrze, ja to przyszedłem. Proszę za ciebie. Jeśli ktoś potrzebuje obrazek, to się ale ma... O! A może nie? Historia Wielka i Śmierci. Błogosławiony księdze Józefa Stanka. No piękne. Ale zaraz, to jeszcze, to nie koniec. Ale wydanie jakie piękne. Księdzu profesorowi Henrykowi Kietlińskiemu, kapelanowi środowiska żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowania Kryska, za przeogromny wkład w budowaniu i umacnianiu patriotycznych postaw niezliczonej rzeszy Polaków, zgodnie z zawołaniem naszych przodków, Bóg, honor, ojczyzna. Daniel Górnicki, harcerz Orly, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 63. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Józefa Stanka. Dzięki. Podpis. Znakomite, znakomita pamiątka. Proszę przekazać. Dziękuję, najserdeczniej dziękuję. Jestem pełen wzruszenia i będę dzisiaj do północy to przeglądał i czytał i rozważał. Takie, Bóg zapewni. Twoje imię jest... Daniel, tam jest podpis. Daniel, dobrze, Daniel, czuwaj. Rób Daniel, on jest cieszę się bardzo. H.O. Jak ja marzyłem, żeby mieć ten stopień H.O. wiesz, nie? A teraz jestem na razie tylko kapitan. Czuwajcie. Nasze serca twarcze są od stali, niech najcięższy dział bez hełmów nasz.
naszą rodzinę dbał. Mocniejszy jest od skał, a nasze serca tarcza są ocale. Niech najwyższy gwiazdę skarbu w naszej stronie, lecz pęknie pocisk konie, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. Druhu siła, druhu ocet, druhu kapelanie, żebyście wiedzieli, że ksiądz Kietliński to też jest harcerz. Od najmłodszych lat. Jeszcze pamiętam, je, kiedy ja w latach bezpośrednio po wojnie byłem komendantem Kurca. O, gdzie? W Kutuszku. W Kutuszku. Ja byłem w drużynie 30. czarnej w Wiszkowie. I naloty robił na mnie, na wyzyskach. Tylko, że księdza nie zamknęli, a mnie prędko zamknęli w 47. Nie chcieli zamknąć na obozie pod Szczecinem, ale jakoś mi się upiekło. No, śpiewamy. Druhu. Radnie słowo sobie daję, że pomagać będzie wzajem. Druhowi druh, nie druh, was oznaj, czuj duch. Bratnie słowo sobie daję, że pomagać będę wzajem. Duchowi druh, nie druh, hasło znaj, czuj duch. Hasło znaj, czuj duch. Czuwaj. Od razu nam ubywa kilkadziesiąt lat. No, a my młodzi, bądźcie zawsze młodzi. Przez całe życie bądźcie młodzi, prawda, nie? Tak. To jest tutaj drugi. Pałacyk michlarzy dnia ola, bronią je chłopcy pod parasola. Szaty grysy mają lisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Szumpajka robi, gdzie słońce świeci. Presy młody duch jak stal. Stój za linią tęgownicy i prezentura każdemu brzegi. Drukują zupę czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Szumpaj narodzi, widać że słuch. Presy młody duch pracują za dwóch. Szumpaj narodzi, widać że słuch. Presy młody duch jak stal. Zachodowództwo jest morale. Po pierwszej linii nadstawia głowę, a najmolowszy z przełożonych to jest nasz mieciał, kogolody żeń. Szumaj na nogi, wydajże słuch, kreśmy młody duch, pracując za dwóch. Szumaj na nogi, wydajże słuch, kreśmy młody duch, jak stal. Wiara się bija, wiara śpiewa, szkoty się złoszczą, krew ich zalewa. Różnym sposobom się i mają. Co chwila szagle, ja posłuchają, hej! Szumaj na nogi, wydajże słuch, a presy młody duch, pracują za dwóch. Szumaj na nogi, wydajże słuch, presy młody duch, ja szagle. Dziewczyny muszą być słodkie. Za każdym razem dostają palce. Druhny. Prawda, że ten druh ma za mało tego deteczki bez graczy. Za mało! Pracująca dwóch, czuwaj garść.